Kokos.pl. Pożyczaj i inwestuj online. Zaprasza na film. Sponsor główny. Sponsorzy oficjalni. Sponsorzy. Partnerzy. Do niedawna Walczak był zwyczajnym studentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej. Pewnego dnia odnalazł w sobie nieznaną wcześniej pasję. Zaczął namiętnie interesować się sprawami niewyjaśnionymi. Stał się detektywem amatorem. Bardzo skutecznym amatorem. Błyskotliwe sukcesy. Najgłośniejszy. Odnalezienie na początku lat 70. hitlerowskiego zbrodniarza doktora Wernera Gebharda wywołały zainteresowanie jego osobą w kręgach rządowych. Jego spryt i niespotykana inteligencja wywarły bardzo pozytywne wrażenie na wielu wpływowych osobach. Od 1975 roku współpracuje z Komendą Główną Policji, dawnej Milicji Obywatelskiej w Warszawie. W środowiskach ministerialnych znany jest jako osoba, dla której nie istnieje słowo niewyjaśnione. Ulica Bohaterów Monte Cassino, uzdrowisko Sopot, godzina 19:40. Jarosław Wilk, drodzy Państwo, jesteśmy w tej chwili przed kinem Polonia. Coś tu się na pewno wydarzyło, jeszcze nie wiemy co, za chwilę postaram się dowiedzieć. Przepraszam bardzo, co się stało? Przepraszam bardzo, czy może mi Pan powiedzieć, co się tu właściwie stało? Nie wiadomo. Proszę Państwa, niestety na chwilę obecną nie wiadomo, co się stało. Specjalnie dla Państwa z Sopotu, Mariusz Wilk, Polskie Radio. Bory Lubuskie, granica polsko-niemiecka, godzina 14:11. Pani pozwoli, że się przedstawię. Nazywam się... Inżynier Walczak. A skąd pani to wie? Ojciec dużo o panu mówił. Ojciec? On uważa, że pan jest genialny.
Znam pani ojca. Mhm. A nigdy dotąd nie poznałem pani. No, bardzo interesujące. No, wie pan, ojciec uważał, że tak będzie bezpieczniej, ale teraz to już nieważne. Uciekłam z domu i nareszcie mogę robić to, na co tylko mam ochotę. Inżynierze... Czy ja mogłabym przyjrzeć do pańskiego torsu? Nie! Nie? Dlaczego? Ponieważ ja... mógłbym popełnić poważny błąd. W pilotażu. Od każdego ranka marzyłam o tej chwili. Śledziłam w prasie wszystkie pana przygody. Oglądałam każdy program z pańskim udziałem. A teraz to już może pan ze mną zrobić wszystko, na co tylko pan ma ochotę. Zgadza się pan? Na moim miejscu każdy by się chyba zgodził. Zanim jednak powiem, że jest pani wyjątkowo piękna. Dziękuję. Proszę powiedzieć mi, jak ma pani na imię i kim jest pani tato? Mam na imię Pola. O, to takie urocze. Dziękuję, dziękuję. O, wracając do mojego ojca, to jest on prezydentem. Wiadomość z ostatniej chwili. Zaginęła córka prezydenta. Służbowa kryjówka Walczaka, okolice Strzebielina, godzina 15.16. Proszę wsiadać do Warszawy, zawiozę panią do Warszawy. Nigdzie z panem nie wsiądę. Jeśli pan mnie tu zostawi, to albo niech się nie zginę, albo ktoś mnie zgwałci. Inżynierze, przecież ja nie zrobię niczego złego. Umyję panu włosy, zaparzę herbatę, rano zrobię śniadanie, wypłucuję chodaka. Obiecuję, wrócę do pałacu. Inżynierze, przecież pan jest taki wspaniały. Nie. Skoro nie chce pani jechać ze mną, w takim razie ja wrócę do domu biegiem. To w końcu tylko 42 kilometry. A pani pojedzie do taty moim autem. Wieczorem zadzwonię i sprawdzę. To na wypadek, gdyby były jakieś kłopoty. I proszę pozdrowić tatę ode mnie. Co to, to nie. Inżynierze, zawsze będzie pan dla mnie wspaniały. Zgoda. Ale tylko na jednego. Spółdzielcze mieszkanie Walczaka. Gdynia, godzina 23.33. Inżynierze, bo pan wspaniały. Pola, nie teraz. Życie. Thank you.
List na podłodze w łazience? Dziwne. Pierwsza z liter jest trudna, jak na kacuporanek. Ma to zebra, a nie ma baranek. Następna część jest łatwa, bo to australijski struś. Ostatnią literę tego ptaka stuś. To już zakończenie pełne zawiłości. Josipopi Czugaszwili, zabierz rybę pełną kości. Koko Tornado i Torpedo Loco przedstawiają film z serii Przygody inżyniera Walczaka. Zemsta doktora Lamorte. Cyrk Korona, Gdynia, godzina 9:16. Dobry, nazywam się Walczak. Inżynier Walczak. Czy pan jest może iluzjonistą? Nie, a o co chodzi? Widzi pan, prowadzę śledztwo. W bardzo delikatnej sprawie. Mariusz znów ma kłopoty. Mówiłem mu, że ten numer ze znikającymi portfelami widzów to nie najlepszy pomysł. To bardzo nieładnie z jego strony. Powiem pan może, gdzie go znajdę? Pewnie ćwiczy coś u siebie. Tak też myślałem. Dziękuję bardzo. Muszę uciekać. Wiesz, co masz robić. Inżynierze! Czy poczęstuje mnie pan papierosem? Przyznać, że jest pani wyjątkowo piękna. Nigdy pana nie zapomnę. Najpierw broi, a później się boi. Spółdzielcze mieszkanie Walczaka, Gdynia, godzina 21:53. No i jak? Nieźle, co? Nieźle. Tylko co to ma wspólnego z prowadzoną przeze mnie akcją? A co pan sobie wyobraża? Ja jestem iluzjonistą, a nie jakimś magiem. Obóz harcerski, okolice Dobrej, godzina 1:02. Ale to jeszcze nie wszystko. Ów hrabia Koniec Polski zamieszkał w zamku, którego nie ma na żadnych mapach ani w żadnych przekazach. Dziwne. Tak jakby wyrósł pod ziemi. Wokół zamku nakazałem ustawić warty i obserwować teren. Drogi inżynierze, obawiam się, że mamy tu do czynienia z czymś bardzo złowieszczym. Dlatego zwracam się z prośbą o pomoc. Wychuczy las. A może są to handlarze narkotyków? Albo dzieł sztuki. Możecie przestać mnie straszyć? Ej! Słyszeliście? Że w tym zamku kiedyś straszyło? Przecież drużynowy mówił, że tego zamku nigdy nie było. Więc jak mogło w nim straszyć? Tak właśnie! Jak mówi stare norweskie przysłowie, kto myśli, że widział wiatr, już odfrunął. To wszystko przez chłopców. Ciągle nas straszą.
Mówią o narkotykach, a sami nie wiedzą, co to jest. Właśnie. Narkotyki. Z greckiego narkotikos. Oszałamiający. Rozróżniamy narkotyki twarde i narkotyki miękkie. Lżejsze. Takie jak marihuana, haszysz. Czy teraz jest już wszystko jasne? Tak. Tak. A czy druh kiedyś zażywał narkotyki? Tak. Było to na studiach. Ale jeszcze zanim wstąpiłem do harcerstwa. Brałem udział w pewnego rodzaju eksperymencie. Siada na mak, nie wydaje. I musiałem wypróbować każdego z nich. Czy my też będziemy brać udział w takich eksperymentach? No, nie wiem jaki jest teraz program studiów, ale pamiętajcie, jak mówi stare norweskie przysłowie. Każdy jest kowalem. Każdy. Dobrze, napisałem list do inżyniera Walczaka i potrzebuję ochotnika, który weźmie ten list i wrzuci do skrzynki. Kto chętny? No? No kto? Ja pójdę. Bardzo dobrze. W takim razie Bartek i Roman. Za godzinę idziecie na wartownię i zmieniacie Romana i Bartka. Tak. Pozostali idą spać. I bardzo was proszę, żadnych rozmów po nocy. Czuwaj, harcerze! Czuwaj! Co wy robicie? Urwisy, przecież to nie jest wasza własność, tylko Poczty Krajowej. Siąc! Nieistniejący zamek. Tajna kwatera doktora Lamorte. Godzina 00:00. Honorowe obywatelstwo Polski, o które usilnie zabiegał od kilkunastu już lat.
gościnnie na koncercie wystąpi inżynier Walczak. Na koniec sport. Polscy piłkarze wygrali drugi mecz w swojej grupie eliminacyjnej na odbywających się Mistrzostwach Świata, pokonując Meksyk 4-0. Zamknij strzelnie. Samotnia Walczaka, okolice końca świata. Godzina 5:44. Roku? Bardzo dziwne. Uwielbiam twoją kuchnię. Jest taka... naturalna. No, może nawet zbyt bardzo. No ale z tym miodem to musimy już przestać. Sklejają mi się od niego wnętrzności. Posłuchaj, z powodu swojego przygnębienia ty nie możesz dać się uzależnić. Zrozum! Wszystko jest dla ludzi! Przepraszam. Wszystko jest dla ludzi i zwierząt. Ja wiem, że tobie jest ciężko. Ale ty musisz uwierzyć, że wszystko będzie dobrze. Ja też wielokrotnie cierpiałem w życiu. Byłem przypiekany. Torturowany. Gwałcony. I wiesz, co wtedy dodawało mi sił? Polska konstytucja i swobody w niej zagwarantowane. A to wszystko dzięki ludziom, którzy polegli po to, by nam żyło się lepiej. A ty nie możesz o tym zapominać. Pamiętaj, że zawsze jest jakieś wyjście. Tylko musisz być bardzo cierpliwy. Przestań. Przestań! Wyprowadzić fotoreporterów. Natychmiast. Kino Polonia. Uzdrowisko Sopot. Godzina 24:17. Co się tutaj stało? Do końca nie wiadomo, ale chyba ktoś próbował udusić te dzieci. Na szczęście nic im już nie grozi. Ponoć operator je uratował.
Kto się nimi opiekował? Pani Joanna Frąszczyk, ich wychowawczyni. Jeśli nie wychowawczyni, tylko wychowawca. Proszę się uspokoić na litość boską. Pytania tutaj jeszcze ja zadaję. Gdzie ją znajdę? Najprawdopodobniej w karetce. A tego operatora? Chyba też. Okay. Proszę w takim razie ich odnaleźć. Jak tylko będą mogli rozmawiać, proszę przeprowadzić ich do mnie. Tak jest. Szybko, szybko! A niech pani nie histeryzuje! To nie szkoła! Komenda Główna Policji. To nie szkoła. Sopot, godzina 2:03. Niech pani się napije wody i opowie wszystko od początku. Dzieci jak zwykle biegały przed kinem i robiły mnóstwo... W dwuszeregu zbiórka! Temat jutrzejszej pracy domowej brzmi: co w życiu jest ważniejsze? Mieć przyjaciela? Czy nie zaznać biedy? Ten film pozwoli wam lepiej zrozumieć to zagadnienie, jego wielopłaszczyznowość oraz imperatyw moralny z niego wynikający. Teraz proszę was, wstańcie i możemy przejść do kreda naszego patriotyzmu. Kto ty jesteś? Polak mały! Jaki znak twój? Orzeł biały! Gdzie ty mieszkasz? Między swymi! W jakim kraju? W polskiej ziemi! Czym twa ziemia? Mą ojczyzną! Czym zdobyta? Krwią i blizną! Czy ją kochasz? Kocham szczerze. A w co wierzysz? Najpierw niech się pan przyzna! Wierzy pan w zjawiska paranormalne? Magię? UFO? Pewnie tak, kiedyś byłem katolikiem. To bardzo dobrze, bo w to, co się później stało, trudno jest uwierzyć. Przepraszam, czy mógłby pan poczęstować mnie papierosem? Więc cały czas obserwowałem to, co się dzieje na sali. Aż tu nagle! Dzień dobry, panie inżynierze! Coś jej winien. Oddać życie! Wasze życzenie jest dla mnie rozkazem. Który? To jest Lolek. No ten, który w odcinku Zaginiony ślad uratował małego Daszka. Na litość komendanta wojewódzkiego, chudy czy mały? Brunet stanął na środku ekranu, wyciągnął przed siebie ręce. Dlaczego Walczak to zrobił? Chyba muszę o wszystkim zawiadomić majora, dyrektora Tomczyka. Samotnia Walczaka, okolice końca świata, godzina 16:18. Ola! 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 Ola!
Pola! Pola, Chodź, zrób to dla mnie, proszę cię. To już się zaczęło! No hop, hop, hop! Olu, błagam cię. Nie mamy czasu. Wsiadaj, proszę cię. Wsiadaj. Szybciutko. No, pomogę ci. Szybko, no, pomogę ci. Dobrze. To jest tylko 5400 sekund. Serdecznie witamy Państwa ze Stadionu Narodowego w Warszawie. Jan Borek i Dariusz Grubles. Dziś prawdziwy deser piłkarski. Mecz finałowy z udziałem naszych Orłów. Tak, to prawda. Warto jednak pamiętać, iż mimo, że występujemy w roli faworyta, to nie będzie lekki spacerek. Naprzeciw nas wielokrotni mundialowi triumfatorzy. Drużyna z Brazylii. Zgadza się, choć nasze atuty to szybkość, granie i przygotowanie kondycyjne. To piłka nożna nieraz pokazywała już w swojej niesamowitej bitwie. Witam, Tadeusz? Nie Tadeusz, tylko doktor Lamuchte. Wkrótce przekonasz się dlaczego, pierdzielu! Znowu coś plujesz, opętańcze. Musisz wreszcie dorosnąć i zmądrzeć. Jak ja cię nienawidzę! Za to, co mi zrobiłeś! Przecież to ty chciałeś dokonać kradzieży dokumentacji technologicznej generatorów promieniowania fonoplazmatycznego. A kradzież, jak wiesz, jest wielce nie w porządku, szczególnie gdy chodzi o polską myśl techniczną. Ty turniu! Gdybyś wtedy pomógł mi wydostać te materiały, moglibyśmy się teraz podcierać. Tadeusz, polska myśl techniczna powinna należeć do Polaków. A milcz, bo zmarnuję! Kiedy na lotnisku w Paryżu odnaleziono moje częściowo zahibernowane ciało, a francuscy naukowcy sprawili, że moje jedna myśl zarządzała mi głowę! Tylko jedno słowo dotkniło w mej duszy. Tak, wiem. Otrzymałem przecież kalendarz. I przy okazji, słowo trudne pisze się tak, jak je słyszymy. Czyli przez U otwarte. Nie! Tadeusz, ortografia obowiązuje nas wszystkich. Bez względu na wiek czy płeć. Dla narodu stanowi ona bowiem wartość dodaną. Przestań wciągać mnie w te swoje zawiłe gierki! Ja właśnie nienawidzę tego narodu! I wszystkiego, co z nim związane! Dlatego zniszczę ten kraj, który wydał na świat ciebie! Za to, że nie jesteś się nim geniuszu! No cóż, muszę przyznać, że jestem trochę racji. Złych uczynkach zaczyna być już coraz głośniej. O moich złych uczynkach? A to Hugo, dobre. Wszystkiego się dojesz, ty pierdzielu. Za parę dni kompromituję cię ostatecznie. Stanie się to na oczach całego kraju. Szkoda, że nie będziesz tego oglądał. A, byłbym zapomniał. Pan prezydent zaczyna się coraz bardziej niepokoić o swoją córeczkę. Nic się nie martw. Musiałem wyjechać na parę dni. Gdy wrócę, znikną wszystkie nasze problemy. Serwus, inżynier. Tożsamość potwierdzona. Witaj, inżynierze. Wszystkie systemy sprawne. Ciśnienie w normie. Połączenie z bazą stabilne. Temperatura na zewnątrz. Lekki stopni. Wyczytam cel. Do celu. Dzwoni centrala.
Dzwonik centrala. Balczak, gdzie wy się do cholery podziewacie? Rozwiązuję arcytrudną zagadkę. To dlaczego o tym nic nie wiem? A może byście się zakochali, co? Ostatnio narobiliście dużo głupot. To nie ja, majorze dyrektorze. Daję słowo honoru. Wy mi się nie będziecie tłumaczyć. Olszewski was szuka, a jutro rano macie być w Warszawie. Tylko nie w Warszawie. Teraz nie mogę ufać tam nikomu. Nie histeryzujcie, Walczak. Ja tu też nikomu nie ufam. I mnie tu nikt nie ufa. Ale jak przychodzi co do czego, to wszystko da się załatwić. Ja na przykład ostatnio załatwiłem sobie bardzo fajną Azjatkę. Jest wysoka, zgrabna i ma poczucie humoru. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo za bardzo tej nie rozumiem. Ale jak ona sprząta. Majorze dyrektorze, powiedzcie Olszewskiemu, żeby był jutro o 10 rano na bulwarze. Uch, jak ona sprząta. Kończę wideo połączenie. Przechodzę na prędkość operacyjną za 3, 2, 1. Bulwar Nadmorski, Gdynia, godzina 10:17. Trochę mi jej brakuje. Co? To wy kogoś macie? Mówię o Gdyni. A, rozumiem. Też ją lubię. Nabroiliście trochę ostatnio. Przecież wiecie, że to nie ja! W niedalekiej przyszłości Polska wygra mundial, a nasi siatkarze zdobędą srebrny medal na Mistrzostwach Świata. To wiem ja, ale w mojej pracy liczą się fakty, a nie przypuszczenia. Fakt pierwszy. Na razie nic nikomu się nie stało. Fakt drugi. Nikt nie złożył żadnej skargi. Fakt trzeci. Idziemy sobie rozmawiając i spacerując. Co ty wyprawiasz, Walczak, no? Nudzisz się? Poruczniku, ja... Nudzę się tylko na pierwszych randkach. Wiele osób zeznało, że się widziało. A kilka z nich przeżyło ciężki szok. Ciężki szok! Ja też nie wierzę w te zeznania. Ale takie są fakty. Fakty. Gdybym powiedział tobie to, co już wiem, to miałbyś o wiele więcej rzeczy do nieuwierzenia. Wręcz przeciwnie. Przestałbyś nawet wierzyć w to, co już wiesz. Mogę cię jednak zapewnić, że wiem, kto za tym wszystkim stoi. I że ten ktoś popełni błąd na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Polskiej. Nie wiem tylko, jak mam cię przekonać do tego, co już wiem, ale uczynię to z całą pewnością, bo to wiem. Masz tydzień na udowodnienie swojej niewinności. A tymczasem może mały śledzik? Dziękuję bardzo, ale w mojej sytuacji lekarz mi zabroni. Jestem na antybiotykach. Chodzę na zabiegi, nie palę, dlatego też nie spotykam się z nikim. Jest coraz lepiej i naprawdę lepiej, niech tak zostanie. Wiesz, nie czyń drugiemu, co... Ale kiedy to się skończy, z całą pewnością dam się namówić na... Wow! Walczak! Walczak! Druhu! Pamiętaj, masz tydzień. Myślę, że 23 godziny wystarczy. Serwus. James, you motherfucker! Janusz, przyjacielu. Uważaj na siebie, Walczak. Apartament Janusza Brauna, uzdrowisko tak, Sopot, godzina 2:41. Myślę,
że wybrałeś bardzo dobry utwór. Powinien spodobać się naszej wymagającej publiczności. Can you call? Czy możesz przypomnieć mi? Nic. Bassline? Nie basu. O, to bardzo proste. Bardzo proste. Słuchaj, linia basu. Zagadaga, zagadak, zagadaga, zagadak. Potem beat, trach, ciach, trach, ciach. I kiedy krzyknę, most. Stop i dagabaga, 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 dagabag. I ponownie. Dagabaga, dagabaga. Proste to jest przecież, wiesz. To bardzo proste, Walczak. In that case, dobrze, w takim razie pędzę do domu poćwiczyć trochę. Spotykamy się za 3 dni. 3 days. Okay. In three tak, days, za 3 dni. Remember. 3 days. Albert. Albert. Obudź się. Kiedy cię zobaczę, down, down, jak się masz, kochanie, jak się masz, powiedz mi, co zostało z naszych marzeń. Albert! Witaj, mój drogi! Albert! Przepraszam, że cię budzę. Ależ ja się nie gniewam! Prawdziwy naukowiec nigdy nie śpi! Przepraszam, że wideokramofonuję o tak późnej porze, ale musimy porozmawiać. Profesorze, musisz zrobić na mnie coś, czego jeszcze nigdy nie zrobiłeś. Laboratorium naukowe profesora Alberta Słodowego. Czarny. Godzina 20:10. Czekajcie. Myślę, że ultraspektrokolorofonometr elektrooporowy ożywi tę maszynę. A ja nie sądzę, że to jeszcze maszyna. Andrzejku. O. Podaj mi tamtą lutownicę. I cynę z kalafonią. Zdzisiu. Zdzisiu, nie sądzisz, że potencjometr ultrasonograficzny należałoby skonfigurować z... Zgodnie z zasadą elektroakustyki metrycznej. W takim razie zajrzyjmy do tablic matematycznych. Andrzejku, włącz zasilanie. Brawo! Jak troszeczkę podreguluję kondensator fonoplazmatyczny, to nikt nie odróżni, który z nich to Walczak, a który robot. Andrzejku! No coś ty. Chcesz mi zrobić krzywdę? Walczak! Przepraszam, wybacz. Barman, 250 gramów i 50 gramów Pepsi. Bez wody. A dla pani? Może? Kieliszczek? Krzyżdżek? Dobra. Bardzo. Doskonałe.
35. Międzynarodowy Festiwal Piosenki Polskiej. Opera Leśna. Uzdrowisko Sopot. Godzina 20.10. Panowie, plan jest następujący. Najpierw wypuszczamy robota jako przymiot. Tadeusz, czyli doktor Lamorte, będzie myślał, że to ja. Ale to nie będę ja, ponieważ ja będę tutaj. Kiedy doktor Lamorte spostrzeże przynętę, niechybnie pójdzie za nią, będzie chciał ją unieszkodliwić, przebrać się w jej drogie ciuszki i stać się mną. Wówczas do akcji wkraczają funkcjonariusze porucznika Olszewskiego, załatwiają szkodnika i... Mamy fajrant. Poruczniku Olszewski, proszę zadbać o to, żeby wszystkie wejścia i wyjścia były obstawione. Czy są jakieś pytania? Tak? Słucham. Czy mogę zaprosić panią na winka? Proszę Państwa, jest mi niezmiernie miło prowadzić dziś za rękę gospodarza. Oczywiście chodziło mi o prowadzenie obowiązków gospodarza. Zatem 35. Międzynarodowy Festiwal Piosenki Polskiej uważam za otwarty. Jak wam wiadomo, estrada to mój żywioł. Ale estrada to również żywioł naszego dzisiejszego gościa specjalnego tegorocznego festiwalu, którym jest... Udał nam się inżynierek, co? Udał. Oj, udał. Ja bym mu tam trochę potencjometr jeszcze podkręcił. James Brown, a właściwie już Janusz Brown, został urzeknięty naszym pięknym krajem i naszymi swobodami. Bardzo długo zabiegał o nasze obywatelstwo, ale w końcu, proszę, doczekał się. I dziś jest tu, razem z nami. Zatem radujmy się. Proszę Państwa, ale... Zanim powitamy naszego gościa honorowego, posłuchajmy, jaką piosenkę przygotowali nam nasi koledzy z Bułgarii. Przed Państwem zespół Afropol! Brawa! Można usiąść na łóżku. Ależ inżynierze, przecież mówiłam panu, że jestem zajęta. Jestem narzeczoną wicepremiera. No ale cóż, chodźmy do pańskiego apartamentu. Za co tym razem się napijemy? To za pomyślność naszej akcji. Panowie, kurczę. Moja wina. Trudno. Stało się. Walczak, robot. Zniknął. O kurczę. To sprawa się nam o wiele bardziej... komplikuje. Nie wiem tylko, czy widz to wytrzyma. Chwileczkę. Porucznik Olszewski. Proszę się uspokoić. Napijcie się. Mówiłem tym sobie z żałą, żeby mieli oczy i uszy szeroko otwarte. No ale to można gadać i gadać. A potem... I tak, wszystko. Trzeba robić samemu. No i stało się. No zniknął. Adamie, przygotowaliście parasol, o który was prosiłem? Oczywiście. Zatem panowie, posłuchajcie. Yeah.
siąść na łóżku? Nie rozumiem, inżynierze. Czy mogę? Panią. Zaprosisz na fikołka. Na fikołka. Gdzie jest inżynier? Za chwilę wychodzi z Januszem. Lutek, spokojnie. Zaraz wróci. Poszedł skorzystać z toalety. Na splątany kabel od mikrofonu. Niech ktoś go zawoła. Przecież wiesz, jaki jest Janusz, kiedy się zdenerwuje. No dobra. Lecę na scenę. Za 5 minut ma tam być. O, nareszcie, inżynierze. Szybciutko na scenę. Zaraz zaczynamy występ. Robot się znalazł. Dobrze, ale w takim razie gdzie jest prawdziwy inżynier? Mister Janusz Braun i jego zespół. Nasz radę. Śmiało. Z prawdziwym walczakiem. Ostatnie raporty donoszą, że podobno poznał jakąś babkę. Podczas akcji kobiety dla mnie nie istnieją. Inżynierze, jesteście! To bardzo dobrze, ale skoro wy jesteście tutaj, robot jest na scenie, to gdzie jest doktor Lamorte? No tego właśnie nie wiem. Chyba źle przewidziałem jego plany. Może chodziło mu o mecz Polska-Brazylia, w którym mam wystąpić w roli napastnika. No to cała akcja na nic. Komendant będzie bardzo niezadowolony. Wow! Bardzo serdecznie panów! Witam! Walczak, a co ty tu robisz? Natychmiast, na scenę. Teraz. Walczak już dawno jest na scenie. Walczak, nie wiedziałem, że masz brata bliźniaka. That's not Walczak. To nie Walczak, to robot naszej konstrukcji. Wow. A to dopiero. Niesamowita jest polska myśl techniczna. Cieszę się, że jestem z wami. Walczak, masz może papierosa? Of course. Oczywiście. Ja czuję się nieźle! Ja czuję się świetnie! Ach, pięknie! Ach, wspaniale! Nie muszę leżeć! Wcale! So good! Okay, tell me your name! Mam na imię Mieszko! And you? Where are you from? Jestem z Rzeszowa! Wow! The soul. That's really, really good. And you? Ja jestem z Pszczółek. That's good. And you? And you? Bożdan! Ten! Wow! Wow! I love Poland. I really love Poland. And now I want
to singing razem. Bo wszyscy w Polska to jedna rodzina. Wszyscy w Polska to jedna rodzina. Cicho, proszę otoczyć go funkcjonariuszami! Niech pan się nie rusza, doktorze. Panowie, to nieporozumienie. Przecież ja jestem inżynier Walczak, a ten łotr, doktor Lamorte, stoi obok obywatela Janusza Brauna. Tak? W takim razie powiedz, czy logarytm danej liczby dąży do minus nieskończoności, gdy liczba ta dąży do zera przy podstawie logarytmu większej od jedności? Oczywiście, że tak. Cholera, rzeczywiście to prawda. Tak? To pokaż, czy umiesz chodzić prosto, kanalio. Jesteście żałośni. Myślicie, że tak łatwo uda się wam mnie pojmać? Nigdy! Słyszycie? Nigdy! Nie! Nie dopadniecie! Do zobaczenia niebawem, inżynierku! Następnym razem widzimy się po raz ostatni! Adamie, tornistek, szybko! Centralna baza kontroli lotów, Polska orbita powietrzna, godzina 1:01. Halo, Rysiu! Rysiu odpowiada, inżynierze, jak mnie słyszycie, odbiór? Cześć, Rysiu, słyszycie bardzo dobrze, co tam u wasi? A, dziękuję, wszystko dobrze, znowu jest w ciąży. O, to cudownie. Gratuluję. Alarm. Inżynierze, sztorgujcie lot i zwolnijcie. Nie możecie pod tym kątem wejść na zostary, bo spłoniecie. Ile pozostało mi jeszcze czasu? Około pół minuty. Dobrze. Jeśli w ciągu 20 sekund nie dogonię doktora, to podacie mi nowe współrzędne. Tak jest, przyjąłem. Inżynierze, pozostało 10. Cztery, trzy, dwa, jeden, zero, zmieńcie pułapów. Alarm. Inżynier w niebezpieczeństwie. Serwus, dawasz mi tu szybko kareckie. Alarm. Inżynier w niebezpieczeństwie. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego. A teraz wstańcie, proszę, aby przed obliczem Boga jedynego, wszechmogącego, wiecznie kochającego, złożyć świętą przysięgę małżeńską. Czy ty? Nie! Szpital Miejski, Gdynia, godzina 8:00. Walczak, co wy się kobiet boicie? Nie kobiet, tylko jej. No, nareszcie. Już się zaczęliśmy o was martwić. Panowie, dajcie coś do picia, bo łeb zaraz urwie.
Tylko żeby doktor nie widział. Przecież mówił pan, że doktor już nie żyje. Nie miałem na myśli doktora złoczyńcę, tylko doktora... lekarza. Naprawdę cieszę się, że się lepiej czujecie. Aha, za 3 dni macie być u prezydenta. Ma pilną sprawę do was. Pogodź natury osobistej. No, tylko schowajcie lekarstwo. Bo jak ktoś to znajdzie, to was dzisiaj nie wypiszą. No dobra. Servus. Servus. Inżynier Walczak. To cudownie, już traciłam nadzieję, że pana kiedykolwiek odnajdę. Swoją drogą, dziwi mnie to, jak się pani dał. Wie pan, Poczta Krajowa słynie z tego, że dociera wszędzie. Tak, to prawda. Czy to znaczy, że ma pani dla mnie jakąś wiadomość? A właśnie, mam bardzo ważną wiadomość od harcerzy z Dobrej. Oni naprawdę potrzebują pańskiej pomocy. Może napije się pani herbatki? Nie, dziękuję. No. Zapraszam. Coś przygotuję. Inżynierze, robi się już chłodno i zimno. A pani ma na pewno daleko do domu. Może przenocuje pani u mnie? Inżynierze, pan jest taki dobry. Drogi inżynierze, kilka tygodni temu zamieszkał w naszej miejscowości tajemniczy obywatel. Wszystkim przedstawia się jako hrabia Koniec Polski. Nie byłoby w tej historii może nic zatrważającego, gdyby nie to, że ów hrabia wykupuje od dosłownie wszystkich okolicznych gospodarzy kombajny. Niedługo w naszym regionie nie będzie już ani jednego kombajnu. Co wtedy zrobią nasi rolnicy? Jak zbiorą owoc, który zrodziła nasza matka ziemia? Ale to jeszcze nie wszystko. Ów hrabia Koniec Polski zamieszkał w zamku, którego nie ma na żadnych mapach ani w żadnych przekazach. Dziwne. Tak jakby wyrósł pod ziemią. Wokół zamku nakazałem ustawić warty i obserwować teren. Drogi inżynierze, obawiam się, że mamy tu do czynienia z czymś bardzo złowieszczym. Dlatego zwracam się z prośbą o pomoc.
mnie? Tak. Nie, nie. To znaczy i tak, i nie. Cóż, stało się. Myślę, że tak naprawdę to był jedyny sposób na to, żeby była szczęśliwa. Żebym ja była szczęśliwa? Pakuj się. Postanowiłem zająć się sprawą tych harcerzy z Dobrej. O! Za pół godziny wyjeżdżamy. Inżynierze, dlaczego pan mi się tak przygląda? To dziwne, ale wydaje mi się pani bardzo znajoma. Tam, pan inżynier to pewnie wszystkim dziewczynom tak mówi. Czy może mi pani powiedzieć, kim są pani rodzice? To bardzo smutna historia. Nigdy nie poznałam moich rodziców. Wychowywały mnie siostry karmelitanki bose. Proszę mi wierzyć, że jest mi bardzo przykro. Wierzę. Inżynierze, czy mógłby się pan na chwilkę zatrzymać? Muszę siusiu. Łączę z majorem Tomczykiem. Halo, majorze. Łączę z majorem Tomczykiem. Halo, majorze. Baza polskiego kontrwywiadu na Kubie. Plaża Cayo Coco. Godzina 21:49. Tomczyk, słucham. Walczak? Gdzie wy się do cholery podziewacie? Prezydent was szuka. Kogo? Toli? Jaki Toli? Chyba Poli. Sprawdzę to, ale pamiętajcie, że za dwa dni macie być u prezydenta. Teraz nie mam czasu dłużej z wami rozmawiać. Mam bardzo ważne spotkanie z ambasadorem Ulan Bator. Tak jest, zrozumiałem. Obóz harcerski w Ulicy Dobrej, godzina 15:53. Wyłączam system operacyjny. Przechodzę do pani przyczynku. Witam, inżynierz. Oto przed wami drużyna Wiklina. Drużyna, powitajcie pana inżyniera. Słuchaj, magistrze inżynierze. To bardzo miłe z waszej strony. Dziękuję bardzo, ale ja jestem tylko... Inżynier. Wystąp. Słyszałem, że to ty wrzuciłaś ten list do skrzynki. Tak jest. To bardzo dobrze. Druhu, proszę jutro odznaczyć ją sprawnością łącznika. Całą drużynę poproszę o rozładowanie samochodu. W bagażniku są jabłka, i czekolady! Do wykonania zadań, rozejść się! Zapraszam. Wszystko właśnie. Co to jest? Myślanka. A co? No myślanka. 100%. Naturalna. Dziwne jakieś. Dobra. Gdzie on teraz jest? No tego właśnie nie wiem. Nie możemy opuszczać terytorium naszego powiatu. A informować inne chówce? Od razu sprawa stanie się głośna. Zjadą się jacyś archeolodzy.
fotoreporterzy, turyści, zaczną się zabawy, młodzież zacznie pić alkohol, dziewczyny zakochają się w jakichś miastowych i powyjeżdżają. I kto będzie pracował na roli? Jak mówi stare norweskie przysłowie, strzyżonego fryzjer strzeże. Zdrowie, inżynierze. Zdrowie. No tak, to racja. Jutro rozglądę się trochę po okolicy. To może coś... Zobacz. A teraz idę spać. Za mną. Bardzo długa podróż. Czuwaj, drużynowy. Czuwaj. Antunie się chleba, koniec Polski. Właśnie powrócił. Ostrzegałem ciebie ja. Prosiłem, a ty co? A on nic. Nic! 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 Uparłeś się tylko, żeby mi przeszkadzać, żeby mi deptać po piętach. I to w imię czego? Tej skorumpowanej krainy nad Wisłą! Coś ci powiem, Laluszu. Polacy tak bardzo odbiegli od innych narodów, że święcą klęski, gdy tamte święcą zwycięstwa! Fajne szyny i skowogów tochte austrycyjne. I wiesz co? To się bardzo dobrze składa. Powinniście być mi wdzięczni. Zdecydowałem się dać wam szczęście. Od miesięcy moje specjalnie zaprojektowane maszyny, zbudowane na bazie waszych kombajnów, sukcesywnie odcinają kawałek po kawałku wasz kraj wzdłuż wszystkich granic od reszty globu. Mi nie pozostaje już nic innego, jak tylko za pomocą silnie zgromadzonych sił w tym oto odrywatorze oderwać was od reszty świata i wystrzelić w kosmos, skazując tym samym na permanentnie szczęśliwe życie w walce o wolność. Zadławcie się tą waszą zazdrością i pamiętajcie, żeby czasem z tłumu nie wyłonił się jakiś generał! To jest kompletny wariat. Bardzo jest mi go żal. No,
Ale jeszcze bardziej jest mi żal nas. Bo za chwilę nas to już nie będzie. Zanim jednak to się stanie, chcę tobie coś wyznać, Trolu. Wczoraj otrzymałem specjalny raport od majora Tomczyka, z którego wynika, że ma pani siostrę bliźniaczkę. Naprawdę? Mhm. Wasza matka zmarła przy porodzie. O, a ojciec był bardzo biedny i nie mógł zaopiekować się wami dwiema. Paniom oddał na wychowanie do zakonu sióstr karmelitek bosych. Poznałem pani siostrę. Może panią gdzieś przelecieć? Z przyjemnością. I co? No, wyglądała identycznie. Tylko, że była brunetką. Twój ojciec nie jest już biedny. Nie. Teraz jest bardzo, bardzo bogaty. Jest bowiem prezydentem naszego kraju. O Boże! Jaka szkoda, że już go nigdy w życiu nie zobaczę. Alkohol. Naprawdę zręczne! Uciekajmy! Ole. Cóż, skoro wódka nie pomogła, jest jeszcze jeden sposób. Sztuczne oddychanie! Dobra, Tola. Daj, ja to zrobię. To znaczy, wyustuję. Musimy dzwonić po Tomczyka. Niech natychmiast ściąga w okolice Piątku najlepszego pianistę w kraju i fortepian o dźwięku czystym i donośnym. Inżynierze, dlaczego w okolicach Piątku? Przecież to aż za 5 dni. Nie w okolicach Piątku, tylko w okolice Piątku. Takiej miejscowości. Geometryczny środek Polski znajduje się w miejscowości Piątek w województwie łódzkim.
został wyznaczony w miejscu przecięcia się ortodrom przekątniowo łączących najbardziej wysunięte wierzchołki naszego pięknego kraju. I tak, na północy jest to przylądek Rozewie, na południu Opołonek, na zachodzie Zakole Odry koło Cedyni, a na wschodzie Zakole Bugu koło Zosina. Geometryczny środek Polski, piątek, godzina 10:10. Tak jest, tak jest. Potwierdzam. Miejscowość Piątek. Natychmiast. Inżynierze, pianista już idzie, tylko nie wie, co ma grać. Jak to co? Przeboje. Niech gra swoje największe przeboje. Przeboje. Niech gra przeboje. Słyszycie? Czyż to nie muzyka tego genialnego francuskiego kompozytora? Fryderyku! Geniuszu! Pożyczyłem sobie od niego to. A cóż to? Jego lekarstwo, które go chroni przed wszystkim co dobre, bo polskie. Kaj, kaj, Fryderyku! A tak w ogóle, Fryderyku, co cię sprowadza w poniedziałek do piątku? Zostałem poproszony o zagranie kilku własnych utworów. Przez kogo poproszony? Przez inżyniera Walczaka. Inżynier Walczak! Słuchajcie, bo powiem to ostatni raz. Już nigdy! Powtarzam! Nigdy inżynier Walczak niczym wam nie pomoże! Podajcie mi odrywator! Doktorze, czy my też odlecimy z tym krajem? Oczywiście, że nie! My odfruniemy w bezpieczne miejsce. Powrócimy tu za kilka dni, aby wprowadzić swój ład i porządek! Ty! Na! Co? Co? Ja tego nie znam. Przestań to grać! Przestań! Kto to gra? Przestań to grać! Przestań! Warszawa, godzina 11:03. Gratuluję!
Dziękuję, panie prezydencie. Chciałem tylko zaznaczyć, że to wszystko jest moja zasługa. A pan już wie. Gratuluję. Dziękuję, panie prezydencie. A my z Walczakiem żeśmy... Gratuluję! Tak jest, tak. Gratuluję. Panie prezydencie, ma pan może papierosa? Nie palę. Gratuluję. Dziękuję. Witamy najstarszego harcerza w Polsce. Gratuluję. Czuwaj! Mam wszystkie płyty Afryka Simona. Wow! Gratuluję. 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 To był mój obowiązek, panie prezydencie. Gratuluję. Bardzo panu dziękuję. Panowie, zapraszam do stołu. Panowie, gratuluję. To była naprawdę wspaniała akcja. Panie inżynierze, proszę na słówko. Inżynierze, ja prywatnie chciałbym podziękować wam za odnalezienie mojej córki Poli. To był drobiazg, panie prezydencie. Inżynierze, nie bądźcie tacy skromni. Widzicie, mam do was taką delikatną sprawę. Chodzi o odnalezienie listonoszki o imieniu Tola. Mam tu skromny zadatek. To za dyskrecję i na dobry początek. Reszta po zakończeniu tej niezwykle tajnej misji. Dobrze? Bardzo mi przykro, panie prezydencie, ale nie o taką Polskę walczyłem. Miałem wrażenie, że w ostatniej scenie w ogóle mnie nie było. Dzisiaj faktycznie. I mnie też. Macie rację, mnie też nie było. No, i mnie też. No, panowie, zapraszam wszystkich na... Brawo! Nagle dojrzałem dziś, że wszystko wokół nie dzieje się. Dziwne jakieś we mgle. Ja chyba śnię, ja chyba śnię. Ra, 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 ra. Komu mam ufać, a komu już nie? Do szału sprawa doprowadź mnie. Tak czy nie, tak czy nie, tak czy nie, tak czy nie. Ra, 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 ra. To tak naprawdę tylko ciebie chcę. Nogami, którymi przemierzasz ucieczkę świata. Weder debel. No dobra, to już wiemy. Odmiany czar, żeby stała się. Znajdę odmiany czar, żeby stała się. Odmiany czar, żeby stała się. Ra, 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 ra. Ja w samochodzie już... Jak stary dziad wygląda. O, lepiej w tą stronę właśnie. Ja pierdolę.
zrobiłem. Tak chciałbym w tobie ciepło zanurzyć się. To jest polska wieś, polska wieś, polska wieś. Tak czy nie? Ra, 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 ra. To tak naprawdę tylko ciebie chcę. Nogami, którymi przemierzasz ucieczny świat. To chcę wszystko nie wstępi się. Twoje pierdolę to fajnie. Nie palę. Ja się zastanawiałam, że już tak na tym mam. Nie palę tej fajnie. Pana nie zapomnę. Nigdy pana nie zapomnę. Nigdy pana nie zapomnę. Akcja. Nigdy pana nie zapomnę. 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 Marcin Janos Krawczyk.